próba mikrofonu, tak? Się odbywa i czy wszystko jest dobrze ustawione. Bartek, ale to nie ma być filmu o Cibińskim. Ja od wielu, wielu lat w lecie żadnych butów powyżej kostki nie używam i nie mam zamiaru używać. Dlatego jak ty powiedziałeś dobre buty, to ja zadam pytanie, co to znaczy dobre? Dla kogo dobre? Ktoś lubi takie, ktoś inny. Kręć jak zbieram w śmieci, cholera, sobie to. Szlak mnie trafia, ale jestem śmieciarzem. Polecam tą metodę wszystkim turystom. Nie rzucania oczywiście, tylko zbierania po hamach. Nazwijmy rzecz po imieniu. Ja się nie wstydzę być śmieciarzem. Idziemy dalej. Kiedy ostatni raz padało, że jeszcze tylko przed wczoraj, nie? Ja odczuwam podobny brak, muszę przyznać, ratowniczych spraw i dyżurów. Bo jednak ja dawno temu już przeszedłem na emeryturę, ale przez kilkanaście lat jeszcze po przejściu na emeryturę dość intensywnie działałem, bo miałem wszelkie podstawy do tego i zdrowie, i formy, i chęć. Ostatnio jednak czas najwyższy powiedzieć sobie wystarczy. I brakuje mi od czasu do czasu tego. Wiem, że gdzieś tam chłopcy lecą, czy jadą i wyciągają z czeluści. To chciałbym tam być. I smutno. I tyle. Gry chmur z pagórami dziś. Klepnąłem najwyższy punkt. Bo inaczej się nie liczy zdobywana góra w ogóle. To jest coraz lepiej. Miałeś rację, że się ma poprawiać jeszcze dzisiaj. Cześć! A, jest ścigant nasz kochany. Żeby się dopingować w sztuczny sposób, wymyśliłem następującą dla siebie konkurencję. Jak wiadomo, Everest od poziomu morza to jest 8800 mniej więcej, prawda? Czyli 8 km z hakiem. Pierwszy mój cel to było 100 Everestów. Czyli nie 8 km, tylko 800 km. Wiem, że w tej ostatniej fazie, kiedy się zbliżałem już do 800 km, jak byłem w Morskim Oku na przykład na dyżurze, to potrafiłem w zimie do Doliny za Mnichem 2 czy 3 razy dziennie podchodzić, żeby nabijać metry. Wreszcie 800 załatwione. Teraz się ścigam, żeby mieć 200, ale to jest chyba już nieosiągalne. 200 Everestów od oceanu.
Thank you.